Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. To jest coś niepojętego dla naszego umysłu. Wszystko, co robi Pan Bóg w naszym życiu, jest niepojęte i nieogarnione. Kiedy dzisiaj Paweł pisze do Tymoteusza, żeby rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w nim, to również pisze do ciebie, żebyś rozpalił na nowo charyzmat, który jest już w tobie. Nie wierzysz w to? Co ty myślisz, że tylko niektórzy mają jakikolwiek charyzmat Pana Boga w sobie? A czy Pan Bóg nie jest zdolny do tego, żeby stworzyć tyle charyzmatów, ile jest ludzi na ziemi? Jest to dla Niego niemożliwe? Dla Pana Boga? Odkryj dzisiaj w sobie niesamowity charyzmat Boży, który Bóg włożył w twoje serce i w twoje życie. Masz go, odkryj go. Być może rozpal w sobie ten charyzmat na nowo. Życzę Wam dobrej środy, pełnej mocy Pana Boga i dobrej kawy. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia.